Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Przyrzekałem sobie, że nigdy nie opowiem tej historii. Przez lata wmawiałem sobie, że nic z tego nie było prawdziwe. Że doświadczyłem paranoicznych urojeń lub załamania psychicznego w dniu, w którym to się wydarzyło. Nawet teraz nie mogę w pełni wykluczyć jakiegoś epizodu zaburzeń psychicznych w młodości, ale w ciągu ostatnich 20 lat nigdy nie doświadczyłem czegoś podobnego. Ani nie byłem w stanie znaleźć żadnego logicznego wytłumaczenia dla tych dziwacznych i przerażających zdarzeń. Tak więc, chyba że potajemnie podano mi jakiś nieznany wcześniej psychodeliczny narkotyk tego ranka, muszę stwierdzić, że moje doświadczenie było prawdziwe. I to właśnie przeraża mnie do szpiku kości, ponieważ z biegiem czasu obawiam się, że horrory, które widziałem, pewnego dnia przyjdą na nasz świat. A kiedy ten dzień nadejdzie, niech Bóg ma nas wszystkich w opiece. Ale wyprzedzam sam siebie, więc pozwólcie, że wrócę do tamtego fatalnego poranka. Byłem studentem pierwszego roku historii na znanym brytyjskim uniwersytecie. Nie wymienię tutaj nazwy mojej szkoły, ale wystarczy powiedzieć, że nie jest ona znana ze zjawisk paranormalnych lub niewyjaśnionych incydentów. Oczywiście jest to stary uniwersytet, który ma spory wkład w powstawanie miejskich legend i opowieści o duchach, ale niczym się nie wyróżnia. Jednak opowieści o zjawach i upiorach były ostatnią rzeczą, o której myślałem w ten środowy poranek. Podobnie jak większość studentów pierwszego roku, imprezowałem do późna we wtorkową noc. Zaspałem i spóźniłem się na wykład o 9 rano. Przypominam sobie, jak pospiesznie wrzuciłem na siebie ubrania i szybko umyłem zęby, po czym chwyciłem plecak i pobiegłem sprintem z mojego mieszkania na drugą stronę ulicy do sali wykładowej. Wciąż byłem oszołomiony. Na kacu i na wpół śpiący, gdy pędziłem szaleńczo po betonowym placu, dysząc i pocąc się, ale ledwo rejestrując otoczenie. Gdybym był bardziej przytomny, może zorientowałbym się, że coś jest nie tak, zanim dotarłbym do sali wykładowej. Ale zamiast tego wpadłem prosto w pułapkę. Był jednak moment, w którym poczułem, że coś jest nie tak. Nastąpiło to w momencie, gdy wchodziłem po schodach i przygotowywałem się do otwarcia drzwi sali wykładowej. To było jak jakiś szósty zmysł, pierwotny strach, zakopany głęboko w mojej podświadomości, a może w mojej duszy. Dosłownie przeszedł mnie dreszcz po kręgosłupie, zamrażając na chwilę moją dłoń na lodowatej klamce. To było tak, jakby głos krzyczał w mojej głowie, mówiąc mi, że nie powinienem wchodzić do środka. Powinienem był posłuchać instynktu. Ale byłem młody i głupi, wmawiając sobie, że to głupota i nie mam się czego obawiać. Tak więc pchnąłem drzwi i wszedłem do środka, podejmując decyzję, której będę żałował do końca życia. Na pierwszy rzut oka wnętrze sali wykładowej nie wyglądało nadzwyczajnie, ponieważ obserwowałem rzędy siedzeń ustawionych w stylu amfiteatralnym, skierowanych w dół, w kierunku podium, gdzie wykładowca stał nad ekranem projektora wyświetlającego prezentację w programie PowerPoint. Rzędy studentów siedziały w ciasnej formacji. Wszyscy siedzieli w całkowitej ciszy, ze wzrokiem skierowanym przed siebie. To było niesamowite, jak cicho było w tym teatrze.
Dosłownie można było usłyszeć spadającą szpilkę. To była moja druga wskazówka, że coś było nie tak w tej klasie. Zwykle można było usłyszeć jakieś rozmowy z tylnych siedzeń, gdy ktoś się wygłupiał lub obijał. Ale nie w przypadku tej klasy. To byli najlepiej wychowani i skupieni uczniowie, jakich kiedykolwiek spotkałem. A to nie wszystko. W tej sali wykładowej musiało być blisko 100 studentów i wszyscy byli identycznie ubrani. Nawet 20 lat temu można by się spodziewać różnorodności wśród młodych ludzi uczęszczających na uniwersytet. W końcu to czas eksperymentów, wypróbowywania nowych stylów i mody oraz przełamywania schematów. Ale do tej grupy najwyraźniej to nie dotarło. Każdy był ubrany w ciemny, czarny mundurek. Koszule i spodnie dla chłopców, bluzki i długie spódnice dla dziewcząt. Nie tylko to, bo wszyscy mieli takie same włosy. Chłopcy krótko ostrzyżeni, a dziewczęta z włosami związanymi z tyłu w schludne koki. Żadna z kobiet nie nosiła makijażu. Najwyraźniej byłem ostatnim studentem, który przybył na wykład. I czułem się bardzo nieswojo, gdy szedłem korytarzem w poszukiwaniu miejsca siedzącego. Ale nikt się nie odwrócił, by na mnie spojrzeć, ani nawet nie potwierdził mojego istnienia. Wszyscy wpatrywali się w podium, a ich twarze były pozbawione emocji i wyrazu. To było wystarczająco dziwne, ale wtedy zobaczyłem wykładowcę. Z pozoru nasz nauczyciel wydawał się całkiem normalny. Wykładowca w średnim wieku, ubrany w tweedowy garnitur i z dobrze przystrzyżoną kozią bródką. Nosił okulary do czytania, które lekko opuścił, gdy patrzył, jak się zbliżam. W mojej głowie rozdzwoniły się dzwonki alarmowe, gdy spojrzałem w jego ciemne oczy i zauważyłem ledwo tłumioną wrogość. Nigdy wcześniej nie spotkałem tego człowieka, ale od razu wiedziałem, że mnie nienawidzi i nie miałem pojęcia dlaczego. Byłem tak zaskoczony jego nienawistnym spojrzeniem, że po prostu stałem w przejściu sparaliżowany strachem, którego nie potrafiłem wyjaśnić. A kiedy otworzył usta, by przemówić, jego głos był głęboki, przeszywający i niemal nieludzki. Dzień dobry. Miło, że do nas dołączyłeś. Taki komentarz nie był niespodziewany, ale jego ton był bardziej oskarżycielski niż sarkastyczny. Fizycznie się trząsłem, starając się znaleźć słowa, by odpowiedzieć. Przepraszam za spóźnienie. Zająknąłem się w końcu. No... Upewnij się, że to się nie powtórzy, bo możesz tego żałować. To była groźba, czysta i prosta. Nie miałem wątpliwości, że ten człowiek ukaże mnie za każdą drobną pomyłkę. A teraz usiądź, żebyśmy mogli zacząć. Usiadłem bez wahania, praktycznie wskakując na krzesło znajdujące się w pustym rzędzie, trzecim od przodu. Zerknąłem przez ramię tylko na chwilę, spoglądając ponad głowami klonów studentów i z powrotem na drzwi. Wtedy zdałem sobie sprawę, że powinienem był posłuchać instynktu i odejść, ale było już za późno. Nie było sposobu, bym mógł się teraz wymknąć, nie w obliczu ostrego spojrzenia wykładowcy. Wiedziałem, że zostaję tu do końca, ale... Nie mogłem sobie wyobrazić, na co ten diabeł mnie wystawi w ciągu następnej godziny. Zanim zaczniemy dzisiejsze zajęcia, mam kilka spraw do omówienia. Po pierwsze, zdrowie i bezpieczeństwo. Władze uniwersytetu poprosiły mnie, abym przypomniał wam wszystkim, że w tym budynku nie ma wyjść awaryjnych.
więc w przypadku pożaru wszyscy się usmażycie. Wydało mi się to mało gustownym żartem, ale wykładowca zachował pełną powagę, a zgromadzeni studenci nawet nie parsknęli śmiechem. A wasze eseje mają być oddane w piątek. Kara za opóźnienie to 20 batów kańczugiem. Bez wyjątków. Co kurwa? Pomyślałem, ale nie powiedziałem. 20 batów? Czy ten psychol naprawdę praktykował kary cielesne? Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Ale najdziwniejsza część miała dopiero nadejść. W porządku. Wróćmy do miejsca, w którym skończyliśmy w zeszłym tygodniu. Nasz temat: wojna ostateczna. 1939-42. Kliknął trzymanym w dłoni pilotem, by wyświetlić pierwszy slajd prezentacji, który powtarzał tytuł kursu, wyświetlając słowa zapisane czarną gotycką czcionką na krwisto-czerwonym tle. Musiałem chwilę pomyśleć, zanim zdałem sobie sprawę z oczywistego problemu z tytułem kursu. Wykład, w którym miałem uczestniczyć tego ranka, dotyczył II wojny światowej. A ten globalny konflikt trwał oczywiście w latach 1939-45. Co więcej, nigdy nie słyszałem, by okres ten określano mianem wojny ostatecznej, co z oczywistych względów byłoby niezgodne z faktami. Moja dezorientacja wzrosła, gdy przerażający wykładowca zaprezentował kolejny slajd. Zawierał on starą, czarno-białą fotografię zrujnowanego miasta. Zauważyłem, że każdy budynek został zrujnowany i zobaczyłem przypominającą krater dziurę, która pochłonęła gruzy. Nie wyglądało to jak krater powstały w wyniku wybuchu bomby lub pocisku artyleryjskiego, ale raczej głęboki, rozwarty otwór w ziemi niewiadomego pochodzenia. Tekst nad ponurym obrazem był równie niepokojący, ponieważ brzmiał: 1942, rok, w którym piekło powstało. Wciąż zastanawiałem się nad znaczeniem tego wszystkiego, podczas gdy wykładowca przeszedł do następnego slajdu i rozpoczął swoją narrację wyjaśniającą. Obraz na ekranie był dla mnie znajomy. Mapa Europy, jesienią 1942 roku, kiedy nazistowskie imperium było w swoim największym rozkwicie, rozciągając się od Francji na zachodzie po Wołgę na wschodzie i od Norwegii na północy po Saharę na południu. Kolejna mapa pokazywała japońskie podboje na Dalekim Wschodzie, rozciągające się przez Chiny, Azję południowo-wschodnią i większość zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Był to etap wojny, w którym państwa osi wydawały się być u progu zwycięstwa, gdyż ich wojska podbiły i okupowały ogromne połacie terytorium oraz uciskały miliony ludzi. Ale oczywiście alianci zbierali siły i przygotowywali kontrataki na wielu frontach, mobilizując ogromne armie i zasoby, aby osiągnąć całkowite zwycięstwo do 1945 roku. Ale ten wykładowca miał do opowiedzenia zupełnie inną historię. Z naszej perspektywy dotychczasowy przebieg wojny wyglądał dość dobrze. Nazistowski moloch przetoczył się przez Europę, obalając narody, niszcząc armię i mordując niezliczone ilości niewinnych. Uczniowie chaosu, przemocy i rozlewu krwi. Być może najlepsi, jakich widzieliśmy w całej historii ludzkości. Tak, faszyści dumnie nosili piętno Kaina, ale nie byli jedyni. Bezbożni Sowieci z radością głodzili i rozstrzeliwali miliony ludzi w pogoni za robotniczym rajem.
Japończycy podbijali i zniewalali swoich pobratymców z Azji, a nawet kochający wolność Brytyjczycy i Amerykanie potrafili usprawiedliwić bombardowanie miast. Tak, zło kwitło, a przemoc znormalizowała się na płaszczyźnie śmiertelności. Ludzkość stworzyła tę krwawą łaźnię i nieświadomie dała nam doskonałą okazję do powstania i rozpoczęcia własnego ataku na ziemię. Gdy usłyszałem te słowa, zadrżałem. To, co słyszałem, nie miało żadnego sensu. To było farsowe i zastanawiałem się, czy to wszystko nie jest jakimś wyrafinowanym żartem. Ale w głębi duszy nie wierzyłem, że tak jest. Wszystko, co widziałem i słyszałem, wydawało się tak prawdziwe. Nigdy nie wierzyłem w zjawiska paranormalne czy duchowość. Nie byłem też szczególnym fanem science fiction. Nie mogłem pojąć idei, że w jakiś sposób zostałem przeniesiony do innego wymiaru lub płaszczyzny egzystencji. Ale instynkt podpowiadał mi, że jestem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Mój spanikowany mózg próbował ułożyć jakiś plan, ale jedyne, co przychodziło mi do głowy, to siedzieć cicho i czekać na okazję do ucieczki. W międzyczasie słuchałem dziwacznej i niepokojącej alternatywnej historii II wojny światowej, prezentowanej przez wykładowcę. Następnym slajdem była bardziej szczegółowa mapa regionu Kaukazu w południowej Rosji, skupiona wokół miasta Stalingrad. Sceny prawdopodobnie najsłynniejszej bitwy całej wojny. Miasto nazwane na cześć jednego despoty i pożądane przez drugiego, wyjaśnił wykładowca. Stalingrad był świadkiem najbardziej okrutnej przemocy w historii ludzkości, dzikiej wojny miejskiej między dwiema ogromnymi machinami wojennymi. Ulice spłynęły krwią, a masakra stanowiła idealną platformę startową dla naszej inwazji na świat zewnętrzny. Wzdrygnąłem się, zastanawiając się, o czym on do cholery mówi. Nie mogłem przewidzieć tego, co stało się później, nawet w najgorszych koszmarach. Następnym slajdem był materiał źródłowy. Fragment dziennika sierżanta Wiktora Pietrowa z 34. Dywizji Strzeleckiej, stacjonującego na froncie stalingradzkim, datowany na 1 listopada 1942 roku. Wykładowca polecił nam uważnie przestudiować przetłumaczoną relację, co też uczyniłem. Nie tylko to, ale skopiowałem dokładny tekst do mojego notatnika i zachowałem go do dziś. Brzmiał on następująco. Faszystowskie psy bombardowały nasze pozycje przez cały dzień, bezlitośnie atakując nasze pozostałe pozycje na zachodnim brzegu rzeki. Ich szturmowcy posuwają się powoli naprzód, ale walczymy z nimi o każdy centymetr terytorium. Ulica po ulicy, dom po domu. Nasze straty są ciężkie, ale morale pozostaje wysokie. Słyszeliśmy pogłoski o planowanej kontrofensywie wojsk gromadzących się na wschodnim brzegu. Jeśli uda nam się powstrzymać faszystów jeszcze przez kilka tygodni, odwrócimy losy tej bitwy. W tym momencie nastąpiła przerwa w transkrypcji. Kiedy kontynuowano, ton wypowiedzi znacznie się zmienił. Myślałem, że widziałem piekło, ale myliłem się. Okropności tej bitwy były tylko preludium do zła nie do pojęcia. Zaczęło się o północy. Ostrzał i artylerie nagle ustały, a na polu bitwy zapadła niesamowita cisza. Chwilę później ziemia zatrzęsła się z niespotykaną dotąd siłą. Było to trzęsienie ziemi, w wyniku którego zrujnowane już budynki zawaliły się na nasze pozycje. W chaosie, który po tym nastąpił, zauważyłem coś przerażającego i niewytłumaczalnego.
Rzeka Wołga wrzała. Jej wody rozgrzały się do niemożliwego gorąca pomimo przenikliwego zimna panującego w powietrzu. Moi towarzysze i ja mogliśmy tylko patrzeć w szoku, jak ziemia przed nami otwiera się, odsłaniając ogromną, rozdzierającą dziurę schodzącą głęboko w ziemię. To był moment, w którym zauważyłem zmianę w moich towarzyszach. Odważni ludzie, którzy walczyli z faszystami z determinacją, nagle zaczęli szlochać, modląc się do Boga, o którym mówiono nam, że nie istnieje. Doktryny Marksa, Lenina i Stalina nie mogą wyjaśnić tego wydarzenia. Socjalizm nie dostarcza odpowiedzi na zło, którego jesteśmy świadkami. Najpierw pojawił się ogień, niekończąca się procesja płonących kul, które wznosiły się z dziury w ziemi. Każda wielkości samochodu i płonąca ogniem tak jasnym jak słońce. Musiały być tysiące tych ognistych kul, wszystkie wznoszące się w kierunku ciemnego nieba. Niektóre spadły na nasze pozycje, powodując ogromne eksplozje, które zniszczyły pojazdy i ludzi, czyniąc całkowitą masakrę. Widzieliśmy, jak te ogniste kule uderzają również w linie faszystowskie, rozwiewając wszelkie ostatnie wątpliwości, że może to być nowa broń użyta przez Niemców. Wkrótce całe miasto stanęło w płomieniach, ale z głębin wynurzyło się wiele innych kul, kierujących się poza granice miasta i lecących na północ, południe, zachód i wschód. Domyśliłem się, że celowały w inne pozycje daleko stąd i zdawały się być kierowane przez jakąś niewidzialną siłę. Atak naziemny rozpoczął się krótko przed świtem. Przybyli całymi tłumami. Tysiące żądnych krwi zabójców rzucało się na nasze linie w przypływających falach bezmyślnych samobójczych ataków. Zebraliśmy naszych towarzyszy i walczyliśmy ze wszystkich sił, zwalczając nowego wroga ogniem karabinów maszynowych i artylerii. Zabiliśmy chyba tysiące ludzi, ale oni wciąż nadciągali, aż nasza amunicja prawie się wyczerpała. Gdy atakujący dotarli do naszych linii, dokonaliśmy przerażającego odkrycia. Żołnierze wroga byli kiedyś ludźmi tak jak my, ale nie byli już ludźmi. Najlepiej mogą ich opisać jako nieumarłych. Legiony podobne do zombie, których gnijące zwłoki zostały przywrócone do życia, a ich ciała kontrolowane przez jakąś złą moc. Widzieliśmy, jak niektórzy z nich wciąż nosili potargane mundury naszej armii i naszych nazistowskich wrogów. Umarli dosłownie prowadzą wojnę przeciwko nam. Komisarze polityczni byli pierwszymi, którzy się wyłamali, porzucając swoje pozycje i uciekając jak tchórze, którymi są. Moi towarzysze bronili się dzielnie, walcząc z wrogiem wręcz po tym, jak skończyły nam się naboje. Ale koniec był nieunikniony. Było ich zbyt wielu, a ich atak był nieustępliwy. Byłem jednym z nielicznych, którzy uniknęli rzezi, patrząc z przerażeniem, jak te diabelskie licha rozrywają moich towarzyszy na kawałki i ucztują na ich jeszcze ciepłych ciałach. Wciąż słyszę te krzyki z mojej obecnej pozycji. Chowam się w piwnicy obok oddziału żołnierzy SS, moich byłych wrogów, teraz wątpliwych sojuszników przeciwko temu piekielnemu legionowi. Nie spodziewam się przeżyć tego dnia. I w tym momencie transkrypcja się skończyła. Z trudem mogłem skupić się na słowach wykładowcy, który kontynuował zajęcia, i próbowałem pojąć to, co właśnie przeczytałem. Powiedziałem sobie, że to nie może być prawdziwe, ale wkrótce pojawiły się dowody fotograficzne. Pierwszy obraz wyświetlony na PowerPoincie pokazywał nocne niebo rozświetlone tysiącami płonących kul, tak jak opisywał to świadek. Następny był brutalny obraz przedstawiający krwawą rzeź. Fotograf znajdował się na dachu budynku z widokiem na splamiony krwią,
plac miejski, opanowany przez piechurów przypominających zombie, którzy żywili się wnętrznościami martwych lub umierających żołnierzy, zarówno radzieckich, jak i niemieckich. Na koniec pojawiło się ziarniste, czarno-białe zdjęcie czegoś naprawdę przerażającego. Ogromnego gargulca siedzącego na szczycie zrujnowanego budynku ze złożonymi skrzydłami. Zauważyłem jego złowrogi grymas, odsłaniający rzędy zębów przypominających sztylety i czerń w jego oczach, jak u rekina. Widok tych okropnych obrazów tylko spotęgował mój niepokój, ale udało mi się jakoś opanować na tyle, by móc dalej słuchać wykładu pokręconego profesora. Piekielne usta, które otworzyliśmy pod Stalingradem, były pierwszymi, ale wiele kolejnych nadeszło w późniejszych dniach. Nasze siły rozpoczęły skoordynowane ataki na każdym froncie w Europie, Azji i Afryce Północnej, a nawet otworzyliśmy nowe fronty z dala od poprzedniej strefy konfliktu w obu Amerykach, Australii, Indiach. Żaden naród ani kolonia nie uniknie naszego chwalebnego ataku. Aby potwierdzić swoją tezę, wykładowca kliknął na następny slajd. Mapę świata pokazującą lokalizację wielu piekielnych ust, jak je opisał, zlokalizowanych na każdym kontynencie. Biorąc pod uwagę to, co widziałem i słyszałem o ataku na Stalingrad, mogłem sobie tylko wyobrazić przerażający wpływ tych wielokrotnych inwazji na świat już rozdarty wojną. Ale było jeszcze gorzej. Następny slajd zawierał hiperłącze do pliku audio, który wykładowca natychmiast odtworzył przez głośniki. Klip był wiadomością nadaną przez radio BBC w Londynie, datowaną na 7 listopada 1942 roku. Nazwisko prowadzącego nie było znane. Po raz kolejny gorączkowo spisywałem treść do notatnika. Nie sądzę, że udało mi się to zrobić słowo w słowo, ale na pewno uchwyciłem sens. Panie i panowie, oto dzisiejsze wiadomości. Nadaję ze stolicy naszego kraju, miasta stojącego w płomieniach. Przeżyliśmy bezlitosne niemieckie bombardowania w mrocznych dniach 1940 roku, ale ta najnowsza kampania bezmyślnej destrukcji jest co najmniej 10 razy bardziej dotkliwa. Przez ostatnie 72 godziny nasza wspaniała stolica była poddawana ciągłemu bombardowaniu przez ogniste kule, z których wszystkie zdawały się wydobywać z tak zwanych piekielnych ust, znajdujących się w środkowej Francji. Zniszczenia i rzezie są bezprecedensowe, a prawie żadna dzielnica Londynu nie została nietknięta przez ten masowy atak. Katedra Świętego Pawła, Pałac Westminsterski, Tower Bridge. Całe pokolenia naszej historii i dziedzictwa zostały zniszczone, pochłonięte przez ogień. Nasi dzielni lotnicy i naziemne oddziały obronne gorączkowo walczą z atakiem, ale wydaje się, że są prawie bezsilni wobec tej piekielnej siły. Atak naziemny rozpoczął się wczoraj o świcie i miał podobny charakter do tego, co widzieliśmy na kontynencie i w Rosji. Bezmyślne hordy przypominające zombie wyszły na ulicę, atakując żołnierzy i cywilów w bezlitosnym, krwawym szale. Liczba ofiar nie jest znana, ale z pewnością liczona jest w tysiącach. Prowadzący przerwał na chwilę. Kiedy odezwał się ponownie, w jego wcześniej monotonnym i przyciętym głosie widoczne były surowe emocje. Miejsce pobytu rodziny królewskiej i rządu nie są znane. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić doniesień, że premier zginął, osobiście dowodząc obroną Downing Street. W całym kraju krążą pogłoski o atakach wszelkiego rodzaju okrutnych bestii. Gigantyczne węże wyłaniające się z kanału La Manche, dzikie wilkołaki grasujące na szkockiej wsi. Nie mamy prawie żadnych informacji o sytuacji za granicą. Straciliśmy kontakt z Kapsztadem, Kalkutą, Sydney i Toronto. Prawie żaden zakątek Imperium nie uniknął tego diabelskiego ataku. W tym momencie transmisja prowadzącego wiadomości nagle się zakończyła,
po czym nastąpiło kilka sekund zakłóceń, zanim nowy głos przejął transmisję. Ton mówcy był głęboki, mrożący krew w żyłach i ledwie ludzki. On powstał! Mroczny władca przybył na planetę śmiertelników, a jego legiony podbijają ziemię w jego imieniu. Nic nie może powstrzymać naszego ataku. Ci, którzy chcą przeżyć, muszą do nas dołączyć. Wymagamy poświęcenia dla naszego pana. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami. Weź nóż lub ostre narzędzie i użyj go. Musisz zabić członka rodziny lub sąsiada. Rozetnij jego brzuch i pożyw się tym, co jest w środku. To musi się dokonać. Zło zwycięży! Na tym transmisja się zakończyła. Zrobiło mi się niedobrze. Ledwo mogłem oddychać, gdy dotarło do mnie przerażające znaczenie tych słów. Nie mogłem sobie wyobrazić przerażenia, jakiego doświadczali ci, którzy byli zmuszeni do słuchania tej strasznej audycji. Profesor spokojnie kontynuował swój wykład, nie tracąc ani chwili. Gdy nasze rządy terroru ogarnęły ziemię, równolegle rozpoczęła się kampania na morzach. Następnym slajdem była transkrypcja notatki autorstwa starszego chorążego Patricka Reilly'ego, stacjonującego na niszczycielu USS Strong i datowana na 12 listopada 1942 roku. Przez 3 dni polowaliśmy na japoński okręt podwodny na wodach na północ od Nowej Gwinei. Zatopili już 3 amerykańskie okręty i zabili wielu moich przyjaciół, więc polowanie potraktowaliśmy osobiście. Nasz okręt był na morzu od prawie 2 miesięcy, więc mieliśmy niewielkie pojęcie o tym, co dzieje się w domu. Słyszeliśmy doniesienia o atakach na kontynent amerykański, ale sądziliśmy, że to nowa ofensywa osi, więc tym bardziej byliśmy zdeterminowani, by zaatakować. Kapitan wroga był dobry, ponieważ unikał nas przez wiele dni, znikając bez śladu po atakach torpedowych na nasze okręty. Dlatego byliśmy zaskoczeni, gdy okręt podwodny nagle wynurzył się w biały dzień, zaledwie 0,5 mili od naszej prawej burty. Wroga łódź była dosłownie siedzącą kaczką, ale padł rozkaz wstrzymania ognia. Myśleliśmy, że mogli mieć problemy mechaniczne i chcieli się poddać, ale tak nie było. Przez lornetkę obserwowałem wrogą łódź i patrzyłem, jak górny właz otwiera się i wyłania się z niego japoński oficer. Widziałem malującą się na jego twarzy panikę, gdy gorączkowo machał w moim kierunku. W tamtym momencie nie mieliśmy pojęcia, co robił, ale domyślam się, że próbował nas ostrzec, ponieważ w ciągu jednej chwili rozpętało się piekło. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, była gotująca się woda wokół łodzi podwodnej. Jakby morze zostało nagle podgrzane do niewiarygodnie wysokiej temperatury. Ku mojemu przerażeniu zobaczyłem ogromny, ciemny cień pod powierzchnią. Jakby coś ogromnego wynurzyło się z głębin. Następnie spod fal wyłoniły się macki. Ogromne wyrostki, grube jak pnie drzew. Oślizgłe macki owinęły się wokół odsłoniętego korpusu łodzi podwodnej, zaciskając się tak mocno, że zmiażdżyły stalowy kadłub. Bestia zdawała się nie wkładać w to wiele wysiłku, wciągając łódź pod fale i zamykając jej załogę w podwodnym grobie. Przez wszystkie lata spędzone na morzu nigdy nie byłem świadkiem czegoś tak przerażającego. Ani nigdy nie wyobrażałem sobie, że takie stworzenie może istnieć na tym świecie. Nasza załoga niemal popadła w obłęd po tym niszczycielskim ataku. Wśród oficerów odbyła się krótka debata, czy powinniśmy otworzyć ogień do bestii, czy uciec z miejsca zdarzenia. Zdecydowaliśmy się na to drugie. Wątpię, by nasze działa mogły wyrządzić duże szkody tak ogromnemu potworowi. Płynęliśmy na północ z maksymalną prędkością węzłów, ale nie dotarliśmy daleko.
Bestia pokonała dystans w zadziwiająco krótkim czasie, a my byliśmy przerażeni, widząc jej ogromne macki, z których każda miała przyssawki wielkości ludzkiej głowy. Potwór owinął się wokół kadłuba naszego statku, powoli wciągając naszą łódź pod powierzchnię. W tym momencie dyscyplina całkowicie się rozpadła, a mężczyźni płakali i krzyczeli, robiąc wszystko, co w ich mocy, by uciec z tonącego statku. Zostałem wyrzucony za burtę i wpadłem do wrzącej wody, krzycząc, gdy moja skóra się paliła. Gdy moje wątłe ciało tonęło, zobaczyłem ogromną, rozwartą paszczę bestii. Paszczę przypominającą dziób, wystarczająco duży, by połknąć nasz statek w całości. Kiedy spojrzałem w jej otwarte szczęki, zobaczyłem ciemną otchłań. Czerń, której obawiałem się, że może pochłonąć cały świat. Nie chciałem wpaść w te szczęki, więc walczyłem z całych sił, próbując wydostać się na powierzchnię. Tam zastałem tylko chaos i anarchię. Nasza łódź została wciągnięta pod wodę, a nieliczni ocaleni próbowali ratować swoje życie. Nie wiem, jak udało mi się uciec, ale w jakiś sposób chwyciłem się kawałka dryfującego złomu i uciekłem ze śmiercionośnego wiru, płynąc przez otwartą wodę, aż dotarłem do rafy koralowej kilka mil na południe. Leżałem tam na wpół martwy przez 2 dni, zanim zauważył mnie amerykański samolot i zostałem uratowany. Byłem jedynym ocalałym z załogi statku. Powiedzieli mi, że miałem szczęście, ale nie jestem pewien, czy to prawda, biorąc pod uwagę piekło, które przeżyłem. Później dowiedziałem się, że lewiatan, który zatopił nasz statek, był tylko jednym z wielu rozsianych po Oceanie Spokojnym, Atlantyckim i Indyjskim, atakujących zarówno statki alianckie, osi, jak i neutralne, i pokonujących ogromne odległości w krótkim czasie. Nie minęło wiele czasu, zanim te potwory zamknęły praktycznie wszystkie szlaki żeglugowe na pełnym morzu, czyniąc transport żywności, broni i ludzi prawie niemożliwym. Towarzyszące mu zdjęcie na następnym slajdzie pokazywało amerykański lotniskowiec zaatakowany przez jednego z tych lewiatanów. Jego ogromne macki owijały się wokół kadłuba, a samoloty i marynarze spadali bezradnie do gorących wód. Potrząsnąłem głową z niedowierzaniem, próbując wyobrazić sobie przerażenie, jakiego musieli doświadczyć ci ludzie, gdy zostali zaatakowani przez tego ogromnego potwora z głębin. Następny slajd przedstawiał globalną mapę, podobną do poprzednio wyświetlanej i pokazującą lokalizację piekielnych ust. Mapa ta pokazywała również postępy inwazji, z ogromnymi obszarami ziemi zaznaczonymi na czerwono, co oznaczało, że były one teraz pod kontrolą legionów piekielnych. Początkowe etapy naszej inwazji przebiegły zgodnie z planem, a armie ludzkości szybko padły ofiarą naszej błyskawicznej ofensywy. Pozostały jednak grupy oporu, zbyt uparte, by pogodzić się z nieuniknionym, a być może liczące na boską interwencję. Musieliśmy pozbawić ich tej nadziei. Pokazać rozproszonym resztkom ludzkości, że ich walka jest daremna. Wtedy właśnie rozmieściliśmy nasze elitarne oddziały. Przedstawił kolejne zapiski. Tym razem relację starszego szeregowego Jerry'ego Langdena z Gwardii Narodowej stanu Indiana, datowaną na 30 listopada 1942 roku. Powiedzieli nam, że zostaniemy wysłani na Pacyfik lub do Europy, ale zamiast tego walczymy na naszym własnym podwórku przeciwko wrogowi tak złemu, że trudno nam uwierzyć w jego istnienie. Te potwory przypominają coś z naszego najgorszego koszmaru, ale ich inwazja jest aż nazbyt realna. Nasz batalion został rozmieszczony na obrzeżach Gary, około 500 mil na północ od piekielnych ust środkowego zachodu. Diabelskie hordy szybko zbliżały się do naszych pozycji, a my
Wiedzieliśmy, że jesteśmy jedną z ostatnich jednostek stojących między wrogiem a Chicago. Zęby ostrzyliśmy sobie już na walce z gulami, nieumarłymi, którzy zalewali nasze linie swoimi samobójczymi atakami. Ich ataki są nieustępliwe i straciliśmy prawie połowę naszych ludzi, ale jakoś utrzymaliśmy linię. Spodziewaliśmy się więcej tego samego, ale choć nasi chłopcy byli dzielni, nie mieliśmy odpowiedzi na to, co nadeszło. Atak nastąpił o świcie. Lodowata zamieć nękała nasze pozycje przez całą noc, ale obudziło nas drżenie ziemi, gdy coś ogromnego przebiło się przez pola kukurydzy na południe od naszej pozycji. Bum! 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 To właśnie usłyszeliśmy i zamarliśmy ze strachu, obawiając się tego piekielnego monstrum, które wysłali przeciwko nam. Stworzenie, które wyłoniło się z burzowego horyzontu, było szkaradne. Podobna do minotaura bestia z rogatym łbem byka, ciałem człowieka przyozdobionym zbroją i kopytami, które miażdżyły ziemię. Demon, a jestem pewien, że tym właśnie był, musiał mieć ponad 15 metrów wysokości, a jego masywna sylwetka dominowała nad panoramą miasta. Ku mojemu przerażeniu zobaczyłem, jak jego nienawistne oczy płoną karmazynową czerwienią. Otworzył paszczę, ukazując ostre jak brzytwa zęby, i wydał z siebie potężny zwierzęcy ryk, który zmroził mnie do szpiku kości. Demon był uzbrojony w płonący miecz o długości 3 dorosłych mężczyzn i szybko się poruszał, a ziemia trzęsła się z każdym jego krokiem. Wkrótce do bestii dołączyły 2 inne, obie o porównywalnych rozmiarach i sile. Jeden był podobnie uzbrojony w gigantyczny płonący miecz, podczas gdy trzeci nosił coś, co wyglądało na kuszę. Piekielne trio znajdowało się jeszcze około mili od naszej pozycji, gdy trzeci demon uniósł broń i wystrzelił ogromny pocisk ognia, który przeszył dzielącą nas odległość, trafiając bezpośrednio w czołg Sherman, znajdujący się na naszych tyłach. W wyniku eksplozji pojazd stał się płonącym wrakiem. W tym momencie 2 pozostałe demony ryknęły i zaszarżowały, a trzeci przyładował broń. Waliliśmy we wroga wszystkim, co mieliśmy. Karabinami maszynowymi i wyrzutniami rakiet. Musieliśmy trafić ich setkami pocisków, ale nasze kule i pociski miały niewielki wpływ, ponieważ nic, co mieliśmy, nie mogło przebić ich grubego pancerza. Bestie zaatakowały nas z nienawistną rozkoszą, używając płonących mieczy, by siekać naszych chłopaków na strzępy. Widziałem, jak oddział żołnierzy został przecięty na pół jednym machnięciem miecza, plamiąc ziemię krwią i wnętrznościami. Nie było sposobu, by oprzeć się tak niszczycielskiemu atakowi, więc nasza linia obrony wkrótce się rozpadła. Kiedy to piszę, ukrywam się w opuszczonej stodole z garstką ocalałych. Słyszymy, jak demony tupią po okolicznych polach, rycząc w triumfie, gdy wyłapują naszych ludzi, jeden po drugim. Nie spodziewam się przeżyć zbyt długo. Piszę to w nadziei, że moje słowa dotrą do żony i dzieci. Chcę, żeby wiedzieli, że jest mi przykro. Próbowaliśmy wszystkiego, aby powstrzymać to zło, ale ich moc jest zbyt wielka. Kocham was wszystkich i modlę się, że spotkamy się ponownie w lepszym miejscu. Ostatnie słowa żołnierza prawie doprowadziły mnie do łez, ale to, co zobaczyłem później, było naprawdę przerażające. Ziarnisty, czarno-biały film pojawił się na ekranie projektora, pokazując pole kukurydzy i drewnianą stodołę, prawdopodobnie gdzieś na amerykańskim środkowym zachodzie. Ziemia pod stopami kamerzysty trzęsła się, utrudniając mu stabilne utrzymanie kamery. Wtedy w kadrze pojawił się demon, którego ogromna sylwetka zdominowała panoramę miasta. Rogata bestia była prawie 2 razy wyższa od stodoły,
zauważyłem, że gruba stalowa zbroja, którą nosił, była naznaczona wgnieceniami, prawdopodobnie powstałymi od pocisków, ale bestia nie wyglądała na ranną. Demon poruszał się powoli, ale z zamysłem. Zdawał się powąchiwać powietrze, uważnie badając otoczenie. Nagle bestia wyciągnęła potężne szponiaste łapy, zrywając dach ze stodoły i sięgając do środka. Z przerażeniem patrzyłem, jak podnosi krzyczącą postać. Wyglądała na kobietę. Zaśmiał się ze złowrogim błyskiem w oku i zmiażdżył ciało kobiety w pięści, po czym rozerwał ją na dwie części i niedbale wyrzucił jej szczątki na pole kukurydzy. I wtedy film się skończył. Ledwo zdążyłem odetchnąć, zanim rozpoczął się kolejny, przerażający film. Ten wydawał się być nagrany z dzioba samolotu myśliwskiego, który ostrzeliwał siły wroga na ziemi. Przelatywał nisko, strzelając z dwóch karabinów maszynowych do ogromnej sylwetki kolejnego gigantycznego demona. Bestia ryknęła z wściekłością, gdy spojrzała w górę, wymachując mieczem w kierunku samolotu, który podleciał zbyt blisko. Uderzył w samolot, jak kot machnąłby na gołębia, przecinając go żywym ogniem, doprowadzając do brutalnego końca nagrania. Wróciliśmy do mapy świata i zauważyłem, że czerwone lub okupowane obszary zajmują teraz większość globalnej masy lądowej, z zaledwie kilkoma odizolowanymi obszarami niebędącymi pod kontrolą piekła. Wielkie miasta świata: Londyn, Paryż, Nowy Jork, Tokio. Wszystkie były oznaczone czaszką śmierci, co oznaczało, że zostały zneutralizowane. Tymczasem szyderczy wykładowca kontynuował swoją relację zimnym, pozbawionym emocji tonem. Zwycięstwo naszych sił było w zasięgu ręki, ale pozostała jedna przeszkoda. Tutaj. Użył wskaźnika laserowego, aby podświetlić na mapie Berlin, który, jak zauważyłem, był jednym z niewielu pozostałych miast nieoznaczonych złowieszczą czaszką. To tutaj ludzkość podjęła ostatnią, desperacką walkę. Następnie pojawił się kolejny zapis. Tym razem z pamiętnika kapitana Heinricha Müllera ze 163. Dywizji Piechoty Wehrmachtu, datowany na 19 grudnia 1942 roku. Dzisiaj rozbite resztki mojej dywizji dotarły do tego, co nazywają twierdzą Berlin. Generałowie powiedzieli nam, że to właśnie tutaj złamiemy podstępnych najeźdźców, ale niewielu z nas wierzy, że jest to możliwe. Z pewnością zginiemy w tym mieście, ale przynajmniej w walce. Berlin jest już cmentarzem, poddawanym ciągłemu bombardowaniu przez ich przeklęte kule ognia. Wyciągnęliśmy jednak pewne wnioski z katastrofy pod Stalingradem, wykorzystując zrujnowane budynki na naszą korzyść, gdy angażujemy wroga w miejską walkę. Być może uda nam się ich powstrzymać, przynajmniej na jakiś czas. Nasze siły są dość pomieszane. Składają się z poobijanych jednostek Wehrmachtu, resztek Armii Czerwonej oraz rozproszonych Francuzów i Polaków. Wsparcie powietrzne zapewniają nieliczne samoloty Luftwaffe i RAF. Mamy nawet kilku uwolnionych żydowskich więźniów walczących jako żołnierze pomocniczy. A cena, jaką zapłaciliśmy za tę słabą koalicję? Obalenie Hitlera i jego nazistowskich kolesi. Wszyscy oni już nie żyją, a ich miejsce zajęła rzesza pruskich generałów, którzy rządzą tym, co pozostało z Rzeszy Niemieckiej. Spodziewamy się jednoczesnych ataków z zachodu i wschodu, a nasze samoloty zwiadowcze donoszą o ogromnych siłach gromadzących się na granicach miasta. Poradzimy sobie z hordami zombie, o ile wystarczy nam amunicji. Gigantyczne demony są jednak znacznie poważniejszym wrogiem.
Generałowie twierdzą, że można je zabić za pomocą skoncentrowanego bombardowania artyleryjskiego lub bombardowania z powietrza. Czas pokaże, czy to prawda. Pogoda jest bardzo mroźna, a napięcie i strach w mieście są namacalne. Każdego dnia tracimy więcej ludzi, zarówno żołnierzy, jak i cywilów. Wielu umiera z powodu wyziębienia lub głodu, inni popełniają samobójstwa, a niektórzy przeszli na drugą stronę. Jeden z naszych patroli został wezwany do bloku mieszkalnego. Wczoraj, późnym wieczorem, po doniesieniach o zamieszkach, weszli do domu rodzinnego i zastali przerażającą scenę. Matka i trójka dzieci leżały na podłodze, z gardłami poderżniętymi od ucha do ucha i rozciętymi brzuchami, odsłaniając wnętrzności w obrzydliwym widowisku. Ojciec wciąż trzymał w dłoni nóż. Jego usta ociekały krwią, a w oczach miał obłąkane spojrzenie. Jakby zbyt długo wpatrywał się w otchłań, ciemność doprowadziła go do szaleństwa. Szarżował na naszych ludzi z uniesionym nożem, wydając z siebie piekielne wrzaski. Dwóch żołnierzy zasypało go pociskami ze swoich MP40, trafiając go prawie 60 kulami, zanim w końcu przestał oddychać. Niestety, incydenty takie jak ten stały się powszechne. Niewiele słyszeliśmy od reszty świata. Wsparcie, które mieliśmy nadzieję otrzymać od Amerykanów, nie nadeszło, a raporty, które otrzymaliśmy, mówią, że całe wschodnie wybrzeże USA płonie. Nieliczni ocaleni, którzy wydostali się z terytoriów zajmowanych przez wroga, opisują sceny niewyobrażalnego okrucieństwa i rzezi na biblijną skalę. Być może nasza armia jest ostatnim znaczącym oporem przeciwko inwazji piekła. Jesteśmy gotowi do walki jako ostatnia nadzieja ludzkości. Następny fragment pochodzi z 23 grudnia 1942 roku. Przepisałem go w następujący sposób. Atak rozpoczął się o zmierzchu, gdy tysiące ognistych kul spadło na nasze pozycje ze śmiertelną dokładnością, podpalając miasto. Następnie nadleciały harpie, latające bestie, które nadleciały z ciemnego nieba, by zlikwidować nasze oddziały. Nasi artylerzyści przeciwlotniczy odnieśli pewien sukces w walce z tymi skrzydlatymi bestiami, ale był on krótkotrwały. Atak naziemny rozpoczął się o północy, w taki sam sposób, jakiego się spodziewaliśmy. Hordy nieumarłych atakowały nasze linie, a tuż za nimi podążały potężne demony. Fala za falą, wróg padał pod naszym ostrzałem. Jeden z demonów został zabity przez ciężki ostrzał artyleryjski, co wywołało churalne okrzyki radości wśród naszych ludzi. Ale po raz kolejny nasze zwycięstwo było tylko tymczasowe. Demony zawsze walczą trójkami, a pozostałe dwa zareagowały wściekłością na śmierć swojego towarzysza, rozbijając nasze działa kalibru 88 mm na kawałki swoimi płonącymi mieczami. Nasze straty były ciężkie i zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia przedmieść, wycofując nasze pozostałe siły do centrum miasta. Tutaj podejmiemy naszą ostatnią próbę. Ostatni wpis pochodzi z 25 grudnia 1942 roku. Dziś jest Boże Narodzenie, ale nie ma powodu do świętowania. Cała radość, nadzieja i miłość zniknęły ze świata. Pozostał tylko ból, cierpienie i śmierć. Wróg przejął kontrolę nad ulicami, spychając nas pod ziemię. Jesteśmy zamknięci w bunkrach pod ruinami parlamentu, w kwaterach pierwotnie zbudowanych dla Führera i jego sztabu. Nawet przez betonowe ściany słyszę piski harpi i ryki demonów. Bestie szarpią się ze stalowymi drzwiami i nie potrwa długo, zanim się przez nie przedrą. Będziemy walczyć do ostatniego człowieka i ostatniej kuli. Poddanie się nie wchodzi w grę.
Przez ostatnie godziny miałem czas, by zastanowić się nad tym, co doprowadziło nas do tego strasznego zakończenia. Dlaczego legiony piekieł tak nagle pojawiły się na naszej planecie? I dlaczego Bóg opuścił nas w potrzebie? Mogę jedynie stwierdzić, że sami sprowadziliśmy na siebie to zło. Okrucieństwa, które wyrządziliśmy sobie nawzajem podczas ludzkiej wojny, masakra i bezmyślna rzeź. Utorowaliśmy drogę dla inwazji szatana. Nie ma nikogo innego, kogo można by winić. Słyszę, jak po nas idą, jak niszczą korytarze. To koniec. Koniec wszystkiego. Gdy skończyłem czytać tragiczną relację Millera, miałem gulę w gardle i łzy w oczach. Pamiętam, że moja prawa ręka trzęsła się niekontrolowanie, gdy nadal trzymałem pióro. Nie miałem jednak zbyt wiele czasu na zastanowienie się nad okropnymi wnioskami z tego, co właśnie przeczytałem, ponieważ wykładowca uśmiechnął się sadystycznie i zaprezentował ostatni slajd. I tak nasze chwalebne zwycięstwo zostało osiągnięte. Era ludzkości dobiegła końca i nadszedł czas, aby nasz pan odebrał swoje łupy wojenne. Kolejna rolka filmu została odtworzona przez projektor, tym razem pokazując przerażającą procesję przez zrujnowane miasto. Zobaczyłem kompanię demonów kroczących po zasypanej gruzami alei i lot ohydnych harpii szybujących w przestworzach. Nagle kamera przesunęła się w górę, ukazując ciemny obłok nad zniszczonym miastem. Patrzyłem z hipnotyzującym przerażeniem, jak chmury przekształcają się, a zza nich wyłania się twarz. Rogata bestia z płonącymi oczami i nikczemnym, nienawistnym grymasem. Bardziej przerażająca niż cokolwiek, co widziałem do tej pory. Przysięgam, że bestia patrzyła bezpośrednio na mnie, gdy nagranie było kontynuowane. Tak bardzo chciałem odwrócić wzrok, ale nie mogłem tego zrobić, ponieważ te ohydne oczy trzymały mnie w zniewalającym transie. Film skończył się tak nagle, jak się zaczął, uwalniając mnie od swojego uroku. Ale moja ulga była krótkotrwała. Ku mojemu świeżemu przerażeniu zdałem sobie sprawę, że wszyscy w sali wykładowej wpatrują się bezpośrednio we mnie. Oczy profesora były przepełnione wściekłością. Podczas gdy studenci wyglądali jak dzikie zwierzęta, nagle przekształcone w bezbożną hordę. Wykładowca otworzył usta, odsłaniając rozdzierającą czerń, po czym wskazał na mnie i krzyknął z całą piekielną siłą: "Nie należysz tu!" Zadziałał mój instynkt i zdałem sobie sprawę, że muszę się wydostać. Ledwo zdążyłem chwycić notatnik, a już ruszyłem sprintem w stronę wyjścia. Zombifikowani uczniowie wrzeszczeli jednym głosem, wydając okrzyki podobne do wrzasków banshee, gdy biegli w moją stronę, a ich szponiaste ręce wyciągały się, by mnie złapać. Jakimś cudem udało mi się przedostać przez brutalny tłum i wyjść przez drzwi. Spodziewałem się świeżego powietrza, ale zamiast tego zostałem skonfrontowany z duszącym upałem i ohydnym odorem gnijącego mięsa. A kiedy spojrzałem w niebo, moje serce prawie się zatrzymało. Wszystko rozegrało się dokładnie tak jak w filmie. Burzowe chmury rozstąpiły się, ukazując przerażającą twarz wpatrującą się we mnie. Jego ogniste oczy trzymały mnie w paraliżującym transie, gdy otwierał paszczę, odsłaniając rzędy zębów przypominających kły rekina. Bestia zachichotała, a jego obrzydliwy śmiech niemal mnie ogłuszył, po czym wyciągnął ogromny pazur, gotowy pochwycić mnie i pożreć moje ciało. Krzyknąłem, tracąc równowagę i upadając do tyłu, twardo uderzając głową o beton. Poczułem przeszywający ból w czaszce, a potem wszystko zrobiło się czarne.
Obudziły mnie zaniepokojone twarze i dziewczyna gorączkowo wzywająca karetkę. Powiedzieli, że upadłem podczas biegu na zajęcia, roztrzaskując sobie głowę i chwilowo tracąc przytomność. Zabrano mnie na ostry dyżur, gdzie założono mi 20 szwów. Nie było żadnych trwałych uszkodzeń, przynajmniej fizycznych. Oczywistym wnioskiem jest to, że moje dziwaczne i przerażające doświadczenie było po prostu urojeniem spowodowanym urazem głowy. Jest jednak jeden poważny problem z tym wyjaśnieniem. Kiedy spojrzałem na mój notatnik, odkryłem wszystkie spisane przeze mnie transkrypcje, potwierdzające przerażające relacje, z którymi zostałem zapoznany. Od tamtej pory miałem dużo czasu na przemyślenie wydarzeń tamtego poranka. Nie mam żadnego logicznego wytłumaczenia tego, co mi się przydarzyło, ale mam pewną teorię. Wierzę, że zostałem przeniesiony do innego wymiaru, w którym legiony piekieł podbiły ziemię pod koniec 1942 roku. Byłem świadkiem przerażającego świata rządzonego przez szatana, ale jakoś udało mi się wrócić do domu. Być może ktoś tam na górze czuwał nade mną. Nie wiem. Przez lata zachowywałem tę relację dla siebie, z obawy, że zostanę uznany za szaleńca. Ale ostatnio przeczytałem relację miłośnika historii, który odwiedził Muzeum Demonów i stare traumy powróciły. W naszym wszechświecie miłosiernie uniknęliśmy tego piekielnego wyniku II wojny światowej. Ale diabeł wciąż tam jest, w naszym piekle, cierpliwie czekając na swoją okazję. Nie wiem, kiedy nadejdzie atak, ale wiem, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec powstaniu piekła, ponieważ koszt porażki jest zbyt przerażający, by ją rozważać.